Witajcie. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone będzie Konradowi, bohaterowi wielkiej improwizacji, tej chyba najważniejszej części, Dziadów części trzeciej. My już o Konradzie co nieco wiemy. To jest ta postać, która przeobraziła się z romantycznego kochanka Gustawa. To jest ta postać, która śpiewała tę przerażającą pieśń zemsty. Zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga. I to jest ten sam człowiek, który w pierwszej części wielkiej improwizacji rozpływał się nad swoim własnym geniuszem poetyckim i opisywał samego siebie w samych superlatywach, podkreślał, jaki to jest wielki, wspaniały, genialny, niemalże dorównuje, a kto wie, nie, przewyższa, przepraszam, nie dorównuje, ale przewyższa Bogu, przewyższa Boga w zdolnościach kreacyjnych. Bo o ile Bóg, tworząc świat, człowieka i wszystkie zjawiska, które w tym świecie występują, stworzył świat, który przemija i który jest podatny na siłę czasu, to wiersze Konrada, których nawet nie musi przecież zapisywać, to wiersze Konrada takimi śmiertelnymi bytami nie są. Konrad rośnie w dumę, ale tak naprawdę to nie jest żadna duma, to jest pycha, ta szatańska pycha, która pcha Konrada w kolejnych częściach wielkiej improwizacji do wygłaszania coraz bardziej i coraz bardziej bluźnierczych kwestii. Po co w ogóle Konrad pcha się przed oblicze Boga? Otóż Konrad charakteryzuje się postawą prometejską. Przypomnijmy sobie, Prometeusz jest to ten bardzo szlachetny bohater mitologii greckiej, tytan, który zaryzykował konflikt z bogami po to, by pomóc ludziom, których powołał do życia, pomóc ludziom w przeżyciu w tym bardzo nieprzyjaznym dla nich środowisku, by ludzie mogli przeżyć przy pomocy wynalazku ognia. Człowiek bez ognia jest bezbronny, tak? Jest ofiarą sił przyrody, więc Prometeusz wymyślił, że podaruje ludziom ogień. Ogień ten musiał zostać wykradziony, nie można go było oficjalnie wziąć, pożyczyć, podzielić się ogniem z ludźmi, więc Prometeusz ryzykował bardzo wiele, tak? I wiemy, że został przez bogów bardzo poważnie ostrzeżony, przykuto go do skały Kaukazu, na Kaukazie gdzieś i tam dzień w dzień jakieś ptaszydło rozszarpywało mu wnętrzności, które mu się regenerowały po upływie doby mniej więcej. No więc Prometeusz jest bardzo szlachetnym bohaterem i on charakteryzuje się tak zwaną postawą prometejską, czyli postawą, która charakteryzuje jednostkę rzucającą wyzwanie siłą od siebie potężniejszym w imię dobra tych, którzy sami nie mogą się o coś upomnieć. To jest właśnie postawa prometejska. I Konrad tak samo taką postawą prometejską się charakteryzuje, ale do tego przejdziemy potem w dalszych częściach moich rozważań. Konrad przychodzi do Boga, ponieważ chce pomóc Polsce. Konrad jest do szaleństwa zakochany w swoim kraju, kocha wszystkich, nie tylko jedną osobę, nie tylko jedno pokolenie, tak? Ale kocha również wszystkich tych, którzy kiedykolwiek byli Polakami, którzy kiedykolwiek będą Polakami, czyli urodzą się w łonie tego narodu. Konrad mówi o sobie, że jest przyjacielem, ojcem, kochankiem, mężem swojego kraju, a więc wchodzi z tym krajem w różnego rodzaju interakcje, tak? Krajem, a bardziej narodem. Tak? Konrad jest wszystkim dla swojego narodu. Tak? Wciela się we wszelkiego rodzaju funkcje społeczne, jakie przeznaczyło społeczeństwo mężczyznom. Tak? Czyli jest dla swojego narodu przyjacielem, ojcem, kochankiem, mężem. No brakuje jeszcze brata, ale tutaj chyba nie będziemy się za bardzo czepiać. I Konrad chce swój naród podźwignąć, czyli chce go wydobyć z tej zapaści, w której znalazł się pod wpływem zaborów. Ale sam tego nie może zrobić, a więc wymyślił sobie, że pofatyguje się do Boga, czyli uda się duszą swoją, tak? Przecież nie ciałem, tak? To ciało zostaje na podłodze albo na łóżku jakimś bardzo prostym w celi, w której Konrad został zamknięty. I ciało zostaje, a dusza udaje się w kierunku
Boga, by Boga o coś prosić. A my wiemy, o co Boga chce poprosić Konrad. Konrad chce poprosić Boga o władzę. Ta władza jest mu potrzebna do tego, żeby móc rządzić ludźmi. To jest bardzo ciekawy trop. Konrad, tak jak Prometeusz chciał od bogów ognia, tak Konrad chce od Boga władzy. Ta władza w rękach Konrada zamieniłaby się jednak w bardzo niebezpieczne narzędzie. Dlaczego? Ano dlatego, że wyobraźmy sobie dwóch tyranów. Z jednej strony tyran, car, a z drugiej strony Konrad. Cara trzeba, mówi Konrad, zlikwidować, tak? Zlikwidujemy cara. Car jest tyranem, despotą, jest okrutnikiem, niszczy, dręczy Polaków, pozbawia ich polskości, zamyka szkoły i tak dalej, prześladuje przy pomocy swoich ludzi cały zabór rosyjski, tak? Czyli Polaków w zaborze rosyjskim. Więc Konrad sobie mówi, trzeba tego człowieka zniszczyć, trzeba Rosjan przegonić, ale potrzebna mu jest do tego władza. A władza nad kim? Władza nad Polakami. Czyli Konrad chciałby narzucić swoją wolę wszystkim Polakom, by ci Polacy zamienili się w takich krwiożerczych patriotów, o których śpiewał pod koniec sceny pierwszej, śpiewając zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Tak? Czyli Konrad chciałby narzucić swoją wolę wszystkim Polakom, by ci spełniali w sposób ślepy jego własne, wcielali w sposób ślepy jego własne pomysły na istnienie narodu polskiego. Który tyran byłby gorszy? Czy car, który ma wpływ na fizyczną naturę rzeczywistości, czyli może nam czegoś zabronić, może nam coś nakazać, może nas najwyżej zabić, zamknąć w więzieniu, zesłać gdzieś, ale my jesteśmy wewnętrznie wolni, tak? Nie zabije nam duszy. Natomiast Konrad byłby dużo gorszym despotą, dużo gorszym tyranem. Dlaczego? Dlatego, że mówi takie słowa. Rządzić jak ty wszystkimi zawsze i tajemnie. Co ja zechcę, niech wnet zgadną, spełnią, tym się uszczęśliwią, a jeśli się sprzeciwią, niechaj cierpią i przepadną. A więc Konrad żąda takiej władzy, która by była w stanie zmienić duszę, świadomość, wolną wolę ludzi. Ludzie pod rządami Konrada nie mieliby nawet promila wolnej woli. Oni by byli hiperniewolnikami, a Konrad byłby ibertyranem, tak? Dobrze, Bóg oczywiście milczy, tak? To jest bardzo charakterystyczna cecha wielkiej improwizacji. Nawet na najgłośniejsze wrzaski Konrada Bóg nie reaguje. Wtedy, kiedy Konrad krzyczy, daj mi rząd dusz, tak? Czyli pozwól mi rządzić ludziom, Bóg milczy. Tak? Nie ma żadnych argumentów, Konrad, które by zmusiły Boga do jakiejkolwiek reakcji. Konrad dochodzi w swoich bluźnierstwach, albo w takiej gorzkiej, bardzo złośliwej ironii, dochodzi do takich słów. Zrozumiałem, coś ty jest i jakieś ty władał. Kłamca, kto ciebie nazywał miłością? Ty jesteś tylko mądrością. O, to jest bardzo ciekawe. Tak? Przypomnijmy sobie, że jesteśmy w czasach romantyzmu i słowo mądrość jest słowem mającym pewnego rodzaju ciężar. Oczywiście jest to ciężar negatywny. Dlaczego? Dlatego, że mądrość kojarzy nam się w romantyzmie z oświeceniem, a oświecenie z racjonalizmem, a racjonalizm jest czymś, co romantycy raczej mają w nosie, gardzą tym. Tak? A więc Bóg jest mądrością. Bóg jest suchym, oschłym, lodowatym racjonalizmem. Dlaczego jest racjonalizmem? Bo gdyby był miłością, gdyby Bóg był czującym sercem, to na co by nie pozwolił? Na to, żeby Polacy cierpieli, a wołające z terenów całej Polski, zagarniętej przez zaborców, wołające usta Polaków ratunku, w końcu by uruchomiły Bożą interwencję. Ale Bóg nie interweniuje. A więc Konrad oskarża Boga o to, że jest tylko i wyłącznie milczącym obserwatorem różnego rodzaju atrakcji, które sobie urządzają ludzie pomiędzy sobą, tak? Boga to wszystko bawi. Bóg jest nieczuły, albo jeżeli cokolwiek czuje, to na pewno nie jest to współczucie. Bóg jest mądrością, a więc jest tą wartością, którą romantycy gardzą. Ciąg dalszy, jedziemy dalej, tak?
pojawiają się w pewnym momencie głosy. Głosy z lewej i głosy z prawej strony. Są to oczywiście diabły i anioły. O tym mówiłem w jednym ze wcześniejszych materiałów zapowiadających Dziadę część trzecią. Adam Mickiewicz zrezygnował całkowicie z fantastyki opartej na takiej przaśnej ludowości, a skoncentrował się na zjawiskach nadprzyrodzonych, których fundatorem jest chrześcijaństwo. I o duszę Konrada walczą siły zła i siły dobra. Tak? Siły zła to są oczywiście diabły, które dopingują go gdzieś tam z boków, z lewej strony tak naprawdę, dopingują go do tego, żeby jeszcze bardziej bluźnił, żeby jeszcze bardziej obrażał Boga, żeby jeszcze bardziej dociskał ten pedał herezji. A siły z prawej strony bronią Konrada, stopują go, próbują go uspokoić. Tak? To bardzo wyraźnie widać, ale Konrad nie daje się uspokoić. Konrad wyzywa Boga na pojedynek. Ten pojedynek miałby się odbyć przy pomocy bardzo specyficznej broni. Tak? Konrad wie, że na rozumy z Bogiem by nie wygrał, więc musi walczyć przy pomocy najsilniejszego znanego sobie oręża. Czyli Konrad chce wyzwać Boga na pojedynek, na serca, na uczucia. Tak? I w tym widzi swoją szansę, tak? Ponieważ zakłada, że Konrad, czyli on sam, bardziej kocha świat, bardziej kocha ludzi, bardziej kocha Polaków. A ten, kto bardziej kocha Polaków, ma prawo do tego, żeby nimi rządzić. Tak? I to jest właśnie ta strategia Konrada. Konrad chce rządzić, ponieważ widzi, że Bóg jest obojętny. Więc mówi, Panie Boże, daj mi część władzy, przecież i tak z tym nic nie robisz. I tak z tym nic nie robisz, więc daj mi część władzy. Dochodzimy do bardzo niebezpiecznych słów. Teraz duszą jam w moją ojczyznę wcielony. Ciałem połknąłem jej duszę, ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katuszę. Tak, to brzmi bardzo tak szlachetnie, tak? Cierpię za miliony. A tak naprawdę tutaj Konrad otwiera się na kraj, otwiera się na naród i ten naród wchłania w siebie. Ale w tym samym pozwala, żeby patriotyzm, żeby miłość do kraju zastąpiła w Konradzie absolutnie każdą inną wartość. I ta miłość do kraju pcha go w stronę kolejnych bluźnierstw. A więc jeżeli w imię miłości do kraju bluźnimy przeciwko Bogu, mówi Mickiewicz, to jest to grzech, to jest to pycha, to jest to jeden z dowodów opętania Konrada przez ideę walki za ojczyznę. Wielka improwizacja kończy się w sposób przerażający. Konrad chce wypowiedzieć najbardziej przerażające słowa, jakie mogą tylko przejść człowiekowi przez usta. Konrad chce oskarżyć Boga o to, że nie jest Ojcem Świata, czyli taką czułą, troskliwą istotą, która powołała świat do życia i dała ten świat człowiekowi we władanie, ale Konrad chce oskarżyć Boga, że jest świata carem. Żebyście zrozumieli ten ciężar tego oskarżenia, to wyobraźmy sobie, że ktoś nazywa Boga Hitlerem Świata, Stalinem Świata, albo dzisiaj bardziej współcześnie świata Putinem. Jak to brzmi? Przerażająco, ponieważ wychodzi na to, że Bóg wcale nie jest po stronie ludzi, Boga bawią ludzkie cierpienia i Bóg tak naprawdę prokuruje różnego rodzaju okazje do tego, żeby ludzie sobie zadawali wzajemnie ból, żeby w tym świecie pęczniało cierpienie, a miłość, miłosierdzie, solidarność itd., itd., żeby były marginalnymi zjawiskami. Ale Konrad ma szczęście. U szczytu tego największego napięcia emocjonalnego Konrad traci przytomność i carem, to słowo car zostaje wypowiedziane przez diabła, który już przebierając nogami nie może się doczekać, aż Konrad wypowie to ostatnie słowo i tym samym skaże siebie samego na potępienie. Ale Konrad na szczęście traci przytomność. Być może łaskawy Bóg sam mu tę przytomność odbiera, żeby Konrad nie mógł na siebie samego zrzucić ciężaru wiecznego potępienia. Czy Konrad chce dobrze? Chce dobrze. Chce uwolnić Polskę
spod zaborów, chce odjąć Polakom cierpienia. Ale czy jego metody są dobre? Nie są dobre. On jest opętany ideą patriotyczną i ta opętańcza idea prowadzi go niemalże na skraj potępienia. Także mam nadzieję, że jakoś ogarniecie tę wielką improwizację, która jest tekstem bardzo trudnym, ale fundamentalnym dla Dziadów części trzeciej, dla polskiego romantyzmu i w ogóle dla polskiej literatury. Trzymajcie się.